Cześć, słuchajcie, kupiłam sobie torbę na ramię, listonoszkę Reeboka. Słuchajcie, jak ona jest wielka. Półtorej mojej dłoni. Utargowałam za nią 8 zł z wysyłką i z wysyłką do domu. Nie, przepraszam, miałam mieć wysyłkę do domu, bo jest tańsza o 2 zł, ale pani stwierdziła, że do domu nie wysyła, tylko do paczkomatu. Więc 2 zł przepłaciłam, plus ubezpieczenie. Torba mi wyniosła 20 zł 84 grosze. Słuchajcie, musiałam ją sobie kupić, bo moja ta różowa Adidasa jest ze mną już, o panie, już wam mówię ile, 11 lat, 12 nawet bym powiedziała. I po prostu tutaj na dole się poprzyrządzała, poprzecinała od tego, że klucze tam rzucałam, telefon, no wiecie, to na dole. No i bałam się, że kiedyś mi się tak przetrze, że po prostu coś mi wyleci i zgubię coś, co będę miała. Więc stwierdziłam, że muszę sobie kupić. No nie wiedziałam, że tu jest jeszcze suwaczek taki dodatkowy. No proszę. Kieszonka jest na całej, ale fajny. No fajny, fajna torba. Reeboka nie miałam. Mam nerkę Reeboka, którą teraz często noszę, jak idziemy gdzieś na szybkie takie wypady jednodniowe. Żeby tam tylko telefon zmieścić i worki na psie odchody, że tak powiem. O, i tutaj jest fajnie. A tu nie ma, przedziałki, jest tylko jedna główna kieszeń, ale to idealne, no bo tu na telefon nawet kanapka mi się zmieści do pracy albo woda. No i tutaj włożyć notesik, długopisik i na psie odchody, ewentualnie jakbyśmy jechali. Także powtarzam, 20 zł 84 grosze na Winted. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.